Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na kolejną relację. Co słychać w Fishroom? Nie było mnie dwa tygodnie. No, widzicie, zrobiłem regał do końca. Jest zagospodarowany. Przepraszam, że wczoraj nie nakręciłem filmiku, ale wczoraj to była katastrofa. Kończyłem właśnie wrzucać ostatnie baniaki tutaj na regał. Jeszcze musiałem lampę dokończyć. No i w ogóle później licho, no licho nie śpi i później zaistniał szereg dziwnych przypadków denerwujących i tak dalej, etc. To wyjaśnię w trakcie filmu. Trzy razy zaczynałem kręcić wczoraj ten filmik. Za trzecim razem doszedłem nawet do 14 minut. No ale stwierdziłem, że muszę zrobić go jeszcze raz. Była już 12 w nocy, więc odpuściłem. Tak więc jestem dzisiaj. Ostatnim razem, jak widzieliście regał, no to były wrzucone tylko elasomy. Teraz u góry są wieloplamki, ale one pójdą na sam dół regału. Tu jednak jest za ciepło u góry samej. Pójdą na sam dół. Czemu nie poszło już teraz? No miały iść, ale kurczę, widzicie ten narożnik, nie przyjrzałem mu się w amoku, jak to wszystko ustawiałem, no i brakuje mi centymetra, żeby pod kątem wsadzić akwarium między tym tutaj szczytem tego narożnika, a tym kantą. Jakbym go cofnął o centymetr dosłownie, to by weszło, no ale na razie jest tak jak jest. I tak tą część tutaj z boku będę robił coku. Ten regał tutaj oczywiście powstanie w przyszłym roku. To już mnie finansowo nie stać w tym roku, żeby zrobić taką inwestycję. Ale no, zagospodarowałem sobie wszystkie zbiorniki elegancko. Tutaj oczywiście są moje młode elasomy. Zobaczmy je sobie. Wreszcie w lepszym świetle mogę je zobaczyć. Momento. Nie mogę złapać kurczę ostrości, no. O, teraz. Już się bliżmy. Na tej drugiej mi łapie. No, ale rybki ładnie urosły. Teraz są poczajone trochę. Bo trzeba by dać karmy. Wczoraj właśnie przesadziłem sobie, ale to w innym zbiorniku, pokażę go dzisiaj. Mam Dario Dario w końcu, ponownie, od Kamila, piękną grupę. No, takich właśnie młodych rybek. Są sobie teraz w kostce, jest ich tam około 15. No i wczoraj chciałem je przywabić. Nabrałem Artemię do pipety i jakiś glut ją przytkał, więc przez chwilę powstało duże ciśnienie, no i w tym efekcie opróżniałem ją całą ekspresowo, no i nie był to dobry efekt, później nic nie było widać. O, tu ich jest dużo, często w tym miejscu karmię, więc one się grupują w takich miejscach. Ale generalnie są wszędzie. Zobaczmy tutaj między kamurami. No, gdzieś są pochowane. Ale jest ich sporo naprawdę. Bardzo mnie to cieszy. Tam ktoś jest. O, tu są dwie. Kolejne. Między tymi kamykami one też tam siedzą sobie. Tak też właśnie było budowane to akwarium. Ono jest malutkie, było w przeglądzie. Już je omawiałem. To są agaty. Te akurat są z Czech. Z kamieniołomu Fritzstein. Magiczny kamieniołom. Z pięknymi agatami. Nie mam gdzie wsadzić na półki. Więc siedzą sobie w akwariach. Cały ten baniak jest ich pełny.
tutaj jakiś też tam widać. Tu też, nie, a tu akurat jest taka ciekawostka spod Krakowa. Z kamieniołomu Niedźwiedzia Góra bodajże to jest, tak. No i tutaj jakieś inne agaty. No ale ważniejsze są te młode elasomy tutaj. Naprawdę będziesz czego wybrać dalsze ryby do rozrodu w przyszłym roku. No i będę miał się czym wymieniać. No bo lepiej jest się wymienić rybami niż kupować. Niestety ceny są nieubłagane. A takie gatunki właśnie jak elasoma, no to para rybek kosztuje ostatnio chyba 35 euro. Z tego co widziałem. No ale nawet niech to będzie 20 euro, to już jest sporo. Chcąc mieć 2-3 pary, no to jest wydatek 50, minimum euro 60. Tutaj obok jest takie malutkie akwarium. Zazwyczaj mam w nim na rybek, jakiś tam różny. Ono jest dość stare już. Powinno mieć około 2 lat. Oczywiście rośliny, które tutaj są, nie są aż tak stare, bo co jakiś czas wyciągam sobie stąd jakąś roślinkę do nowych zbiorników. Tu mam generalnie sadzonki, no, wpuszczam na rybek, jest trochę krewetek, no i mam sadzonki roślin. Jak widzicie, ładna kryptokurynka sobie rośnie. To bodajże Venti jest, ale nie mam pewności, tych kultywarów teraz jest tak dużo. No, trochę bucków, jakieś anubiasy. Zawsze tworząc kostkę mogę coś tam wyciągnąć. Są też kamyczki obrośnięte mchem. No, tutaj na przykład można wziąć sadzonkę już ukorzenioną na kawałku skałki pokrytej mchem. No, wszystko sobie tak powoli pykam, bo tu zawsze było mało światła. Teraz ten baniak dostał bombę światła, więc zobaczymy, co się będzie działo. No, wkrótce może być zarośnięty. No ale jest skąd pobierać sadzonki do nowych akwariów. Powyżej mamy akwarium z elasomą. Ono stało sobie tam, o, gdzie teraz zostało jedno akwarium z mikropoecyla, ale ono też stamtąd zniknie, tak jak mówiłem. Tutaj wreszcie można się lepiej przyjrzeć. No jest mętnie, bo wczoraj ten baniak tu wylądował. Wymieniałem wodę, wiadomo, zabełtałem trochę. Muszę kupić sobie filterek gąbkowy. Myślałem, że mam jakieś w zapasie, a tutaj lipa. No ale nic mi się nie dzieje. Poczekałem do piątku i w piątek będę mógł spokojnie po pracy podjechać, kupić im. No to co my tutaj widzimy, to jest pani Elasoma. Panią bardzo rzadko można zaobserwować. Zazwyczaj pan sobie pływa. No ale to akurat jest pani. Jest trochę młodych. Nie tak dużo jak poniżej. Ale myślę, że 10 na pewno będzie. Podobnych są rozmiarów. W ogóle taki baniak tej wielkości uważam za wystarczający. Dokładnie tak zbudowany. Jakieś skałki, zakamary, gdzie można się schować. Oczywiście tutaj sobie narośnie pelia. Tu na razie jest taki rozgardiasz, ale nie ruszam go, dlatego że chcę, żeby rośliny same sobie wystartowały. No a później zobaczę, co najlepiej rośnie i pozwolę tej roślinie się tutaj rozrosnąć. Resztę gdzieś przeniosę, albo usunę po prostu.
Na pewno będzie trzeba usunąć ten najazd Guadalupensis, bo on tutaj zdominuje wszystko, ja tego nie chcę. Chciałbym, żeby został hydrokotyl. Tamta piorlątanina, zielony gałązek, to jest Utricularia gibba. Ona będzie malowniczo wyglądać, zacznie rosnąć do góry. W bardzo fajny taki sposób. Wygląda wtedy jak mech trochę, jakiś taki egzotyczny. Myślę, że tu jest odpowiednia ilość światła. Hepa prochy to jakiś glonek jest i osiadła na nim Artemia. Jakąś dupianą taką partię mam teraz tej Artemii. Bardzo dużo mi się jaj, znaczy no takich płonnych jest, nie wylęgają się te no, Artemie młode, znaczy larwy. I w efekcie jest tak, że dosyć dużo tych jaj osiada mi na dnie, później takie babrochy mam. Część no, oczywiście pływa po powierzchni, o widać je. No to są te puste skorupki, z których wylęgły się Artemie, ale duża część naprawdę, tak bym szacował na no, 20% przynajmniej, 20-30%, po prostu nic się nie wylęga i zasyfia podłoże niestety. No i gdzieś jakieś glony są, to się przykleja do tych glonów i są takie no, pajęczyny. Zobaczmy sobie młodziaka może jakiegoś. No, tutaj jest jeden. Tam jest kolejny. No nie ma ich tak dużo jak... O, jeszcze jeden. O, jeszcze jeden. Nie, myślę, że nawet... A, jeszcze. Nie, jest ich tutaj dużo więcej niż 10. Ale zaobserwowanie więcej niż 10 na raz jest trudne, chociaż... Tutaj widzę kogoś. Tutaj też. A, myślę, że będzie tutaj dużo lepiej obserwować można. I kto wie, ile ich tutaj mam tak naprawdę. Bo wynikałoby z tego, że no, jest ich sporo. Wcześniej, jak to akwarium było ustawione bokiem, to tak dużo młodych nie było widać. Jak mówię, no wczoraj to przeniosłem, dzisiaj pierwszy dzień, to tak naprawdę mogę sobie spokojnie tutaj usiąść czy tam przycupnąć i poobserwować, co się dzieje. No, na pewno ten najazd usunę. Na razie niech sobie to zostanie. Miały stres wczoraj. Nie będę tutaj grzebał nadmiernie. Niech się ta woda ustoi mi, bo jest jak widać biała. Ale no. Myślę, że na tym regale, przy tym świetle, ten zbiornik naprawdę dobrze będzie sobie przeądł. Co prawda, lampę zrobiłem ze starych LEDów. One tak, jeden widzę, raz świeci, raz nie świeci. Ten tutaj. Z nim jest jakiś problem. Problem z tymi LEDami, z tymi kapeluszami. One są bardzo dobre, bo skupiają światło. Ale problem z nimi taki jest, że one dość mocno się nagrzewają. I pod wpływem temperatury zaczynają się wyginać. I to wygięcie się tego LEDa, nie wiem czy tutaj widać to z boku będzie, nie. On się wygina i po prostu styki tam się przerywają. Przestaje no, prąd dopływać do tego luminoforu. I jak dociśnięcie takiego LEDa zazwyczaj on, a ten już nie. Tego jak się docisnęło, się zapalał. No, niestety, no, wszystko kosztuje, trzeba wykorzystać do końca to, co mam. To z kilku taśm musiałem poskładać, jak widać są wago pozakładane. No, ale świeci im póki co, jeszcze myślę, że z pół roku na tym polecę. A może nie w przyszłym miesiącu, ale po nowym roku zamówię partię LEDów, no bo w przyszłym miesiącu już listopad. Zaraz święta, trzeba jakieś pieniądze odłożyć na święta. No, powyżej no to oczywiście Królestwo Peli. Ta Pelia tutaj wystartowała naprawdę. Wcześniej miała malutko światła. No i kryptokoryna zaczyna jakieś kolory chwytać. Zobaczymy, w jakim kolorze ona jest. To też jest na pewno Bentley. No, ale Pelia tutaj jest ogromna.
Tym rybom jest tutaj idealnie. No, bardzo się cieszę, że w końcu mamy te wszystkie trzy akwaria obok siebie. W sumie cztery, bo tamto czwarte u dołu też przeznaczyłem na tarwisko i lasomy. Jest wystarczająco duże. Także no fajno, fajno, że tak to zrobiłem. Też chciałbym coś na podobnej zasadzie stworzyć dla Dario Dario. Jeżeli chodzi o takie małe tarliska, to nie ma problemu, bo mam takie kostki. Założyłem też nową, pokażę Wam dzisiaj. One są czadowe, te ryby. I najlepsze jest to, że naprawdę dużo można jest mieć tych rybek w takim małym akwarium. No i ten brak agresji też jest fajny, że jednak tych samców można mieć kilka. No, to właśnie jest agresja, takie machanie płetwami, bardzo charakterystyczne. Tam powinien być kolejny koleżka, bo widziałem przed chwilą, jak skakał góra-dół. One też takie komiczne podskoki wykonują. Bardzo podobne mają zachowania przy tarle też. Bardzo taki charakterystyczny sposób tańczą. No ale przyznajcie, że rybka jest piękna. No. Jedna z najfajniejszych ryb akwariowych według mnie. A jeżeli chodzi o nanoakwarystykę, to no, numer jeden. Bardzo łatwa w hodowli, rozmnażaniu. No, trzeba mieć tylko drobny plankton, którym się będzie ją karmić. Od biedy przyjmuje też mrożonkę, ale nie zjada całej tej mrożonki, więc psuje Wam się woda. A te ryby potrzebują no, czystą, starą wodę. Piękny samczyk. A zobaczmy tego drugiego pana. No, ten jest trochę ciemniejszy nawet. Ale nie ma tych takich akcentów jaśniejszych, błyszczących. Kurczę, jak chcę tu chwycić. Super są. A, tam jeszcze jest jeden koleżka. No, widzą mnie, więc zaczynają wypływać. Myślę, że pewnie coś podam zaraz. Dzisiaj jestem ostrożny z tym karmieniem przy filmowaniu, bo naprawdę wczoraj to była po prostu eksplozja. Dzisiaj jak skończę film, to też muszę tam posprzątać u tych Dario Dario, bo już po wczorajszym tym wszystkim to zostawiłem to, żeby sobie osiadło. Ale trzeba będzie wziąć takiego drobnego wężyka i odessać to, co się będzie dało przynajmniej z tych jaj, które osiadły. Naprawdę świetne ryby. No, a tutaj powyżej są wieloplamki. Też mają rozgardiasz, bo niedawno przeniesione, ale tutaj ma rosnąć ten najazd Guadalupensis. To ma być jedyna roślina. O, zobaczcie sobie. To jest tam w tle. To jest samica, która jest z wcześniejszych moich ryb. A to jest mój nowy dobytek z tamtego miesiąca. No, chciałem w tym miesiącu kupić tych ryb więcej, żeby było. No, chciałem 5 par kupić, taki miałem plan. No i jak przyjechałem, okazało się, że to było w sobotę. Teraz na początku miesiąca. No to okazało się, że no, niestety ktoś był w piątek i wykupił wszystkie ryby. No, trudno się dziwić, jakbym wtedy miał odpowiednią ilość pieniędzy, to kupiłbym je wszystkie na pewno. Na
naprawdę, kurczę, no świetne są te samice, jeśli chodzi o wielkość, to widać po prostu. Ta samica jest 3 razy większa od tej mojej. No, tam jest z tyłu ta mała moja, a tu jest druga samica, widać różnicę, prawda? No, kolosalna różnica. No, najważniejsze jednak przy tych rybach żyworodnych jest posiadanie odpowiednio dobrego materiału genetycznego. No, te ryby są świetne, szkoda, że nie udało się ich zdobyć więcej. Widać, że to są ryby z zimy, mają dużo czarnych akcentów. U samic na ogół jest tych akcentów mniej niż u samca, ale naprawdę ta samica jest no, mocna. No i myślę, że powinny z nich być dobre ryby. No, tylko muszę im obniżyć temperaturę 24, no to jest maks, co powinny mieć. Także no, na dole na pewno miałyby tutaj 22 stopnie, bo wiadomo, że ciepłe powietrze idzie do góry. Całe to światło, filterki, wszystko grzeje, no i tutaj u góry jest ciepło. Ale myślę, że za jakieś najdalej miesiąc, dwa przeniosę je tam piętro niżej, nasze piętro niżej na sam dół. No poza tym cofnijmy. Tutaj mam folię i ona będzie tutaj po prostu zamykać, jakby tamtą część odgradzać, tak jak co roku robię. Więc automatycznie tutaj mi się schłodzi w tej części, ale ogólnie piwnica jeszcze jest nagrzana i no, jest ciepło po prostu, w piwnicy jest 20 stopni prawie ogólnie tak na zewnątrz, poza fiszrumem, więc no, trudno oczekiwać, że tutaj będzie jakoś chłodno bardzo. Zobaczmy, co tam słychać dalej. Jest łyżka dziegciu w tym wszystkim. Zaraz wam opowiem o niej. Tutaj jak widzicie się trochę zmieniło, ale to za chwilę do tego przyjdziemy. Łyżka dziegciu jest tutaj u kiryśników. A, wcześniej wam pokażę, co się stało u tych Dario. No, to jest efekt eksplozji pipety. No, tutaj, no, wcześniej dawałem plankton tą pipetą. Tą do planktonu mam z obciętą końcówką, ma trochę większy przelot. A to jest chyba albo Artemia, albo Euromysis. No i generalnie ta Artemia też nie jest za dobra. Jak mówię, jakaś stara musi być. O, osiada w ten sposób. To są jaja, z których się nic nie wylęgło. Muszę to zebrać, jakoś usunąć. No cóż, zawsze coś, prawda? O, całe mam po prostu obsypane. Kostka wygląda w ten sposób. O, zobaczcie sobie. O. Nie omawiałem jej w przeglądzie zbiorników jeszcze. Więc tamto są paprocie, ale pokazywałem kiedyś na samym początku, jak ją zakładam. Znaczy na samym początku, w sensie początku tej aranżacji. O, widzę, że są dariosy. No, piękne małe rybki. Udało się Kamilowi naprawdę fajnie rozmnożyć Dario. Sporo mi ich przysłał. Bardzo się cieszę. No i przede wszystkim cieszę się, że to są tak młode ryby. Trochę im zajmie czasu, żeby dorosnąć do 2 cm. I to, co mamy w handlu, no to są ryby już... Nie wiem, czy można powiedzieć, że większa część życia za nimi, ale na pewno tak w połowie życia. Więc chcąc sobie poobserwować je przez dłuższy czas, no to lepiej sobie sprawić od kogoś, jak jest taka oczywiście możliwość, na rybek,
tej wielkości centymetr plus. Może inaczej ustawię się. Jak ty jesteś? Kurczę. Przed chwilą tutaj był. No nieważne. Widzieliście, dajosy w każdym razie. Także mam w piszlumie coś nowego. One jak podrosną, pójdą do większego zbiornika. No a tutaj mam kiereśniki. Moment. Nie mam jak chwycić sobie. Cholera jasna. Tutaj jakieś są dwa. No, jest ich 10, może trochę więcej. Niestety katastrofa to nastąpiła w tym zbiorniku. Zżarła mnie pazerność. Niepotrzebnie dołożyłem te drugie jaja. No i woda się totalnie popsuła. Po dodaniu tego drugiego stropianu tam jakieś płynie kolejne. Po dodaniu kurczę, nacisnęło mi się. Po dodaniu tej kolejnej partii jaj, ona była pokryta, zresztą jest na szorcie, taką pianą. Ta piana na drugi dzień się rozpuściła. Zaczęła mi bieleć woda. No i jak zaczęła ta woda bieleć, no to zresztą wspominałem o tym. Zacząłem robić podmianki 80%. W tym momencie zaczęły się wylęgać larwy. No, zaczęły mi te larwy padać masowo. Robiłem testy wody. Okazało się, że są azotyny w wodzie. No i te azotyny no utrzymywały mi się przez 4 dni, nie wiem czemu. Pomimo codziennej podmianki. No i generalnie rzecz biorąc, no, 90% na rybku padło w ciągu pierwszych 4 dni, a w zasadzie w ciągu pierwszych 3 dni po wylęgu. Apogeum było drugiego dnia. Po tym jak zaobserwowałem wylęgające się larwy opadające na dno. No i cóż. No i efekt taki jest, jaki jest. 12 ryb przeniosłem do lorek, do kotnika. No i powiem szczerze, że odchowało się 8. Także około 20 w sumie będę miał tych kierśników. Momento, zatrzymam. Przeniosłem sobie do kotnika, do lorek. 12, tak jak mówię, 8 ich przetrwało. Wiem to z tego, bo wczoraj liczyłem. Natomiast zmieniałem tu też wodę wczoraj i zrobiłem, nie wiem jakim cudem, dziurę w siatce w kotniku. No, teraz ta dziura to się zsuwa, widzicie. Teraz jest ponad poziomem wody, ale wczoraj dolałem za dużo wody i była ponad tą dziurą. W efekcie wszystkie kieliszniki dały nogę. Był też tam taki antek, z tych takich zwykłych, ale jakiś taki był zhybrydyzowany. W tym sensie, że no, trochę miał inne te ciapki, jaśniejsze i w ogóle tak trochę inaczej wyglądał niż zazwyczaj. Pokażę wam lorki. On też zwiał. No i dwie lorki z 7. Gdzie wy jesteście? Tu jest jakaś. No nie.
Moment, muszę sobie ustawić aparat. No, teraz je widać. Spróbujmy na nie zbliżyć. O, oczywiście. Kurde. A, debilny aparacie, nie siatkę. No niestety, nie da się. Cały czas skupia mi ostrość na siatce, a nie na tym, co jest poza. Od góry można sobie zobaczyć. No, 5 mi zostało. Reszta mi uciekła. To znaczy 2. No tam jest następna. No, one są tutaj przy ściankach, ciężko jest zobaczyć. Tutaj są. No, oczywiście, nic nie zobaczymy. No. No, w każdym razie, no tak to właśnie wczoraj było. Kręciłem filmik, no i chciałem pokazać te kiliśniki tutaj, bo te tutaj były większe. Jednak lepsze miały tutaj warunki, chociaż i tak 4 padły z 12. No ale teraz gdzieś spierdzieliły. No i tak mnie to wszystko podenerwowało właśnie, to jest ta seria takich drobnostek. Jest jeszcze jedna. No i gdzieś są tutaj, czort wie gdzie, gdzieś schowane. Antka widziałem dzisiaj już, próbowałem go złapać, ale spierdzielił mi wąż tutaj. Nie było szans, nie będę rozwalał akwarium. Póki co nie jest groźny, no, w tym sensie, że nie zniszczy mi jeszcze roślin. Znaczy nie pogryza mi anubiasu i po drugie nie będzie mi lorek odpędzał od żarcia. Ale z czasem, no, jak urośnie, to zrobi demolkę, więc muszę go odłowić za jakiś czas, jak go wypatrzę znowu. No i to samo tyczy się kiryśników. Myślę, że za jakiś miesiąc powinienem je wypatrzeć. Powinny zacząć wypływać z tych zakamarów, w których teraz siedzą. Czort wie, gdzie one są teraz. Wow, jest lorka. Jedna z tych uciekinierek. O, muszę ją złapać, poczekajcie. Mam ją w siatce, ale to nie jest jedna z tych moich uciekinierek, bo jest za mała. To jest coś świeżego, co się wylęgło niedawno. Zaraz ją wpuszczę. No i tym sposobem byłaby już 8 w klatce. No nic, muszę wziąć jakoś na szybkości, naprawić tą siatkę tam. Nie, po prostu ją zszyję. Wyciągnę po prostu cały kotnik razem z rybami. Ten dół jest tak zrobiony, że woda nie zejdzie, zresztą wsadzę do kuwety. No i tak na mokro sobie zszyję, bo tak klejenie, no to odpada, co nie, musi to wyschnąć. No, a jak wspomniałem, będę odławiał teraz, jak coś napotkam. Także no to by była już 8. A tak to jest 6. Dobra, wpuszczę ją teraz. Akwarium z mikro Poecilla Parae. Kiedyś wspomniałem, że one nie polują na swoje młode, ale no muszę się wycofać z tego. Polują. I wydaje mi się, że są w stanie większość nawet na rybku wyżreć. Dlatego teraz, jak wypatrzę świeży wylęk, to przenoszę ryby. Mam je tutaj. Jak podrosną odrobinę, to je wpuszczę. Chodzi o to, żeby dorosłe ich nie wyżarły. No, jest ich tu kilkanaście. Wczoraj też miałem problem, kurczę, z aparatem, żeby wziąć i nagrać je. Klołem tutaj jak cholera. No i ostatecznie stwierdziłem, że dam sobie pas na dzisiaj, nakręcę to jutro. No póki co, nie powiem, mnożą się. Grupa się rozwija. Myślę, że będę miał z tej gry pożytek. Lampy tej UV jeszcze nie zainstalowałem, będę ją instalować, bo właśnie tutaj pójdzie to akwarium.
tu gdzie jest to wolne miejsce. No i muszę zrobić im lampę plus to UV. Póki co daję im witaminę D3 w płynie, no i karmę bogatą w witaminę D3. Tu z kolei obok mam na rybek szczupieńczyków degata. Czy coś zobaczymy? Trudno. Poruszajmy palcem może. Może kogoś wypłoszę. A, tam coś się poruszyło. A, uciekło. O, jest. Jest. Ale nie wiem, czy go tutaj wyostrzę. O, trochę lipnie. O, ten baniaczek jest okrągły. To jest takie stare naczynie z pracowni dentystycznej. Tam się wyrzucało jakieś odpadki takie dentystyczne, typu jakieś waciki, tym podobne rzeczy. No, tak to wygląda, ten pojemnik. On jest odlany z jednego kawałka szkła. Dawniej takich rzeczy używano. Z ryb, które chciałbym wam pokazać, to dostałem partię limek od Kamila. To są te wszystkie podrostki tutaj. O, jest ich sporo. No nie wiem, ze 20 tam ich było jak nie więcej. Szczerze mówiąc, liczyłem, ale było multum. Dzięki Kamil, naprawdę świetne ryby. No i pojawił się też na rybek młody. Nie wiem, czy go zobaczymy. O, jest tam z tyłu. Jedna z młodych rybek. Przedwczoraj wypatrzyłem ich taką grupkę. Ale one tam z tyłu raczej będą. W tych kszorach. No to akwarium omawiałem w ostatnim przeglądzie. Także dzisiaj nie będę się na nim skupiał. Chciałem wam pokazać tylko, że no limek z powrotem mam multum i grupa się odradza. No i dostałem też małą grupkę falichtystico, także mam wzbogaconą krew nieco. No, ta grupa jest całkiem naprawdę prężna. To też właśnie tam z tego samego źródła ryby, co wieloplanki, czyli od Tillmana. On ma dobre te ryby żyworodne, trzeba mu przyznać. To jak to się odbija. No, tutaj młoda jakaś. No jest tych młodych trochę tutaj. Jak mówię, tam mówiłem w przedostatnim odcinku przeglądu zbiorników, bo wtedy to akwarium było pokazywane. No ta grupa naprawdę bije na głowę wszystko to, co miałem wcześniej, jeżeli chodzi o prężność rozwoju. No, roślinki rosną. Kurczę, okazało się, że to jednak hygrofila, a nie ludwigia, tak jak myślałem. Kamil wyprowadził mnie z błędu. No naprawdę tych kultywarów najróżniejszych, jeżeli chodzi o takie te kolorowe rośliny akwariowe, no to jest multum. Ale rośliny zaskoczyły. Hemianthus pięknie rośnie. O, te sadzonki też wystartowały. Naprawdę zdrowo to wszystko wygląda.
Baniak się rozwija no, zupełnie poprawnie. I teraz pokażę wam coś, co zdobyłem. Jest tutaj. Wtedy jak... Momentu, muszę sobie ustawić aparat. Jak widzicie, mam grupkę małych pielęgniczek. To Iwana Kara, Adoketa. No to było szczęście, jakby można powiedzieć, w nieszczęściu, bo nie było już tych wielu plamek, ale udało mi się wypatrzyć Iwana Kary. No i oczywiście od razu je kupiłem. Mam ich tutaj 6. Teraz widać 5. Nie wiem, gdzie ta szósta. Ponoć da się je hodować w grupach. Tutaj oczywiście są tylko na chwilę. Bo trafią do większego akwarium. Chcę, żeby tylko odrobinę podrosły tutaj. No i myślę, że wpuszczę je do tego 200-centymetrowego akwarium. Powinny tam stworzyć fajną populację z czasem. No, nie przypuszczałem, że tak szybko uda mi się te ryby zdobyć. Znaczy szybko. Chciałem je mieć od jakichś 2 lat. Ale no, wszędzie jak sprawdzałem na ogłoszeniach, to nie było ich. No, wydawało mi się, że to takie no, kolejne z gatunków, które są na okładce Glazera, które po prostu no, zdobyć to jest jakiś kosmos. No i faktem jest, że jest to kosmos zdobyć te ryby. Natomiast ja mam farta, bo już też miałem. Bo Tillman, oczywiście od Tillmana są te ryby. Tillman ma te ryby od hodowcy. No i są okazjonalnie po prostu tylko. No i też tych ryb tam nie było za dużo. Myślę, że no, było może z 15 w tym akwarium. Także 6 wziąłem i myślę, że jeżeli jeszcze będą przy miesiącu, aczkolwiek nie spodziewam się, to bym wziął jeszcze 4 sztuki, albo może 6, zobaczymy. No, 12 sztuk na takie duże akwarium to byłoby sam raz. Gwarancja kilku par. No, te rybki są dość zadziorne, trzeba przyznać. To dopiero na rybek jest, więc nie jest tak, jak mi się wydawało, że to będzie stado szczupieńczyków. Natomiast no zobaczymy. Co ciekawe, czerwieniaki, które mam u góry, no jakby trochę spuściły z tonu. I naprawdę ta grupa jakoś sobie radzi. Dzisiaj widziałem zadziwiającą scenę żerowania dorosłych razem z tą wyrośniętą już młodzieżą. I właśnie ciekawe jest to, że one teraz mają młode. Młode porzuciły. Była taka kula młodych u dołu akwarium. A one normalnie w spokoju żerowały z innymi rybami. I były też tam Crossohelius. I nawet Synodontis też się pojawił. Także ciekawa sprawa. Może rzeczywiście da się stworzyć jakąś większą grupę z tych czerwieniaków. No to by było naprawdę super. No więc zobaczymy, jak z tą adoketą wyjdzie. Ale myślę, że to byłby mały gatunek pielęgniczki, który miałbym w tym akwarium w dużej ilości. No to byłoby niezłe. Te ryby tak bardzo mi się podobają, że chciałbym je w większych ilościach mieć. Chciałbym je rozmnażać tak samo, jak udało się to z Elasomą. No i tak samo chciałbym większą grupę Dario stworzyć.
No zobaczymy. To są plany takie na przyszłość, ale jak widzicie, determinacja czyni cuda. Trzeba do siebie przyciągać po prostu. O, teraz ostrość jest, jest. I dupa. Jakbyś tak przez chwilę stała w miejscu. Tą kosteczkę widzieliście, trochę się zasyfiła, bo daje tą Artemię zakichaną, która mi osiada. Ale bardziej mi zależy na tych adoketach. Tutaj mają podłoże aktywne. Dodałem garbników, wyciąg z torfu, torumin i ten drugi z katalpy. No i cóż, no, ryby wyglądają naprawdę zdrowo. Powoli chwytają kolorki. Myślę, że za jakieś najdalej 2 miesiące będę mógł je wpuścić do tego dużego akwarium. Chciałbym, żeby sobie tam poradziły. No póki co są tutaj. Jak widać, radzą sobie całkiem nieźle. No, ale w dużym akwarium ta wojowniczość tutaj się stonuje bez problemu. Tam naprawdę jest dużo miejsca dla nich. I no, jest to zbiornik typu BW. O, właśnie one preferują takie warunki. Potrafią żyć w naprawdę kwaśnej wodzie, poniżej 6, 5,5 na przykład. Ta ryba, którą on teraz ścigał, to jest samica. Mam 4 samce i 2 samice, z tego co widzę. No, a to jest ten dominujący tutaj. No, zobaczymy, za jakiś czas trzeba będzie naprawdę je przenieść. No, na razie nie widzę, żeby jakoś tak tłukły się strasznie. Ale już no, wykazują taką agresję, jak są takie małe. Śmieszne będzie, jak się okaże, że czerwieniaki da się hodować w dużym stadzie, a ich nie. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i generalnie to tyle, jeżeli chodzi, moi drodzy, o zmiany. Teraz plan jest taki, że tutaj przychodzi akwarium od Kuby z pokoju. Ono ma 100, to jest panorama, 100 na 50, chyba na 50 w tym najszerszym miejscu. No idealnie tutaj mi wejdzie. To małe akwarium sobie pójdzie tam w tą wnękę. Ach, jeszcze nie wspomniałem o tym tutaj. No tak, jedno z tych akwariów, które były na górze, przeniosłem tutaj na dół sobie teraz. Na razie jest puste. Chcę je odmulić. No, trochę zrestartować podłoże. Zastanowić się muszę, czy wrócą tutaj proporcje. Na razie zostawię to akwarium bez nich przez chwilę. Zobaczymy, co się stanie, czy się pojawi jakiś narybek. Natomiast ryby są przeniesione do plastiku. Dałem tam torf. Świeże podłoże aktywne, no i zamierzam raz w tygodniu ten torf wymieniać. Zobaczymy, może w ten sposób da się je rozmnożyć. No i być może za jakiś czas tutaj wrócą, zobaczymy. Na razie baniak stoi samotnie. No i trzeba, że tak powiem, go troszeczkę odświeżyć. No, to mułek się zebrał. To jest wszystko to, co się tam zbiera pod pelią, zawsze taki ciężki, drobny muł. No trzeba to rurką będzie zebrać. Pierwotnie tutaj jest żwirek, więc zastanawiam się, czy wymieniać podłoże na aktywne.
czy też zostawić wirek i ewentualnie tutaj być może tutaj wpuszczę za jakiś czas Dario. Nie byłby to taki głupi pomysł. Ogólnie rzecz biorąc, w przyszłości chciałbym je mieć w akwarium 100 cm. No ale to się okaże jeszcze wszystko. Ale jak podrosną, to zamierzam je tutaj przenieść. Dwie pary lub trzy dam do kostek do rozmnażania. A resztę grupy będę trzymał w 60. Także tak to wygląda. Tu jest to tarlisko, ale to niewiele zobaczymy. Widać tam rybę, prawda? Ten ciemny kształt. Obok w głębki, kolejna tutaj jest poniżej w głębki. No ale to jest plastik, no. Zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz. To jest właśnie nowa kostka, którą założyłem z myślą o Dario. Będzie przeznaczona dla pary. Na razie sobie wszystko dojrzewa, to założyłem w weekend. Czasem druga kostka będzie tutaj, tylko no, czerwieniaki będą musiały sobie stąd wędrować. To też za jakieś 2-3 miesiące nastąpi. Już niektóre ryby są naprawdę spore. W zasadzie o, tutaj widzę takiego jednego goliata, który już by się nadawał, żeby go wpuścić do pozostałych ryb, ale poczekamy jeszcze chwilę. No i trzecia kostka to będzie ta tutaj. To kolejne będzie tarwisko. Ewentualnie można zrobić czwartą. Tam jak te kieliśniki stamtąd wyjdą. Kieliśniki jeszcze raz chciałbym rozmnożyć. Też w tym plastiku tutaj. Z tym, że nie będę się chytrzył tak jak ostatnim razem to było. Że no, w amoku wpakowałem tą drugą partię jaj, ich tam naprawdę było multum. Myślę, że no, po rozpuszczaniu się tej piany tam w, no, pod wpływem napowietrzania, prawda? No, w tej pianie na pewno są jakieś substancje, które produkuje ten kieliśnik, które spieniają tą wodę, no bo sama z siebie się nie będzie pienić. Coś w stylu detergentu jakiegoś takiego naturalnego. No i następnie zaczęły się wylęgać później te, no od tego mi zbielała woda, bo to nastąpiło jakby na drugi dzień, takie mocne bielenie. Fakt jest taki, że też dałem trochę ciała, bo dodałem protogen, bo stwierdziłem, że one są tak małe na po całym początku, jak się wylęgają, że pewnie nie zaszkodzi dodać protogenu. Więc stworzyłem bazę pierwotniaków. Później ta piana się rozpuściła, więc pierwotniaki zaczęły się masowo rozwijać. No a następnie zaczęły wylęgać się te larwy. Zauważyłem, że na tym styropianie że na tym styropianie zostały takie, taki szlam został po tych jajach, brązowy. To jakby takie resztki takiego kleju, którym one były przytwierdzone. Kurczę, wszystko się odbija, no, tak fajnie siedzicie. No, w każdym razie, no, na pewno w tych otoczkach jajowych pozostały jakieś resztki, w momencie kiedy ryba się wykluwała, no to to się uwolniło do tej wody dodatkowo. A że tych jaj była też cała bomba, no to sporo było tych odpadków. No i do tego musiało się wdać jakieś dziadostwo, jakieś bakterie.
No bo był problem właśnie azotynów. To mnie zaskoczyło, że pomimo właśnie podmianek codziennych na RO wodę i robiłem te podmianki takie 80%, spore. No to mimo wszystko codziennie dało się wykryć te azotyny. Niewiele oczywiście, ale już sam fakt ich istnienia i to szczególnie w akwarium z narybkiem, no to jest tragedia. No i tragedią było odławianie tych wszystkich padłych rybek. To mnie na maksa zdołowało, a tego między innymi nie było przez 2 tygodnie filmu. Musiałem jakoś ochłonąć, no i zająłem się pracą. Praca zawsze pomaga najlepiej, jak to mówią, na kaca najlepsza praca. No i efekty tej pracy są takie, jak widzicie. Zrobiło się miejsce na zbiornik. Przyjdą tam moje 2 iglicznie. No i zamierzam do nich dodać jeszcze jakieś ryby, bo no, dla 2 ryb ten zbiornik jest za duży. Jakieś ryby, które też oczywiście z Azji. No, szczerze mówiąc nie wiem, czy muszę to jeszcze sprawdzić, czy one występują obok siebie. To całkiem możliwe. Niewykluczone. W każdym razie no, zamierzam tam dołożyć jeszcze 1 lub 2 gatunki z Azji. To się jeszcze zastanowię. Jeżeli chodzi o ten pierwszy gatunek, no to zamierzam dać tam skrzeczyki karłowate. Zbiornik będzie na zasadzie, powiedzmy, głębokiego paldarium. Na pewno no, więcej wody niż w tym paldarium, tutaj u dołu. Tak przynajmniej o 1/3 więcej. No i myślę, że sobie poradzą razem z tymi igliczami. Co prawda iglicznie będą polować na rybek skrzeczyków. Ale no, te iglicznie i tak mi się nie rozmnożą. Więc jak długo będą, to będą. Te ryby i tak przyszły do mnie już jako ryby dorosłe, więc patrząc jak szybko rosły później dalej u mnie, bo trochę podrosły, no to no nie wiem, przypuszczam, że te ryby miały już około 2 lat, jak je kupiłem, więc jeszcze z rok, max 2 lata i to będzie wszystko, więc wtedy akwarium zostanie tylko dla skrzeczyków. No i zastanawiałem się też właśnie nad czymś, jeszcze jednym ewentualnie gatunkiem. To jeszcze muszę sobie przemyśleć, żeby to było coś no na tyle mało agresywnego, żeby nie atakować mi tych igliczni. No a pokarm ten sam będę stosował, czyli żywy. Więc no, nie będzie żadnej kolizji, woda podobna. No zobaczymy, powinno jakoś to działać. No taki jest plan w każdym razie. Bo akurat igliczni z tego gatunku nie chcę dokupywać. A z kolei, bo mam te karłowate iglicznie, Indostomus crocodilus. Więc ze względu na to, że udało mi się je rozmnożyć, dość pokojowe są te ryby i można ich mieć dużo, to chciałbym jakiś taki większy zbiornik. I w ogóle myślałem o tym, żeby ewentualnie może te iglicznie wpuścić, ale jednak ta duża iglicznia na pewno będzie mi polować na wylęk tych małych. A rozmnażałem się nadal, bo widziałem taką no, centymetrową rybę wczoraj, co mnie niezwykle ucieszyło, więc powoli się tam mnożą. No. Co jakiś czas oczywiście popełniam jakiś błąd, co kończy się tam jakimś pomorem, miałem tak prawda 2 razy, ale mimo wszystko jakoś przetrwały ryby, no bo w jakiś sposób się rozmnożyły. Czerwielnych tam jest, bo to dość skryte ryby są, więc trudno powiedzieć.
ale chciałbym kiedyś taki akwarium, coś w stylu tutaj, jak mam to dla lorek. No i zobaczymy. Ostatecznie, jak nie uda mi się rozmnożyć strumieniaków ponownie, no to te strumieniaki mi wymrą za jakiś rok, więc to akwarium pójdzie wtedy dla tych igliczni. Planuję wtedy dokupić, oczywiście no, trzeba będzie polować na te ryby, ale idzie je kupić, są dostępne w handlu, przynajmniej teraz. Więc planuję dokupić jeszcze kolejnych 20 sztuk. No i plus to, co mam, myślę, że tam jest też około 20. No to taka prężna grupa byłaby na początek w sam raz takiego akwarium. No a tutaj już nie byłoby ograniczeń w ich rozwoju. Więc miałbym kolejny gatunek, którym mogę się wymieniać z ludźmi. Zależy mi na takich miniaturowych gatunkach, stosunkowo prostych właśnie do rozmnożenia. No oczywiście, o ile można to uznać za proste do rozmnożenia tej licznie, ale mimo wszystko da się. Nie było to takie trudne. No i tak samo właśnie jak w przypadku tej Elasomy, czy tak jak to jest w przypadku Dario Dario. No najlepiej, że tak powiem, wtedy mój fish room spełni swoje zadanie. No bo na przykład patrząc tak jak tutaj, no to gdybym sobie na przykład przeznaczył na akwarium hodowlane taką właśnie akwarium 100x40x40, to tą kostkę 40x40 obok mogłem mieć przeznaczoną na nadmiary właśnie, które sobie odławiam, czy tam powiedzmy zamiast używać kotnika, tak jak u tych lorek, mogłem wpuścić do takiej kostki te młode ryby. To by mi ułatwiło, że tak powiem, dużo. No być może w ten sposób zmniejszy mi się liczba gatunków w fish roomie, ale ogólnie rzecz biorąc, mimo wszystko, jeżeli chodzi o hobby, będę do przodu, bo będę miał ryby, które mi się rozmnażają, którymi mogę się wymienić, które są na tyle rzadkie i ciekawe, że zawsze znajdzie się ktoś chętny. A przy okazji mogę, powiedzmy, mieć gdzieś tam za nadrzu jakieś tam jeden czy dwa zbiorniki, żeby coś nowego spróbować. No zobaczymy, jak to będzie się wszystko z biegiem lat rozwijać. Tutaj jeszcze wiadomo, nie jest miejsce na dwa akwaria u dołu. No i po przebudowie regału dojdzie jeszcze trzecie piętro. Czyli będzie tak jak tutaj jest zrobiony regał obok. Jak widzicie, da się to tak zrobić. Czy też powiedzmy tak jak tutaj. O nie, bardziej tak jak tutaj. Dwa duże akwaria. Z tym, że tak jak tutaj to by były u góry dwa akwaria po 100 cm, u dołu dwa akwaria po 80, czyli cztery w miarę już większe akwaria. A górę mógłbym tak jak tutaj przeznaczyć na 60, więc też byłbym w stanie wstawić sobie trzy akwaria u góry. Więc nie jest tak jeszcze źle, że tak powiem. Nie mówiąc o tym, że mimo wszystko jest ta przestrzeń tutaj i rezygnując z tworzenia paludarium powyżej, jestem w stanie wrzucić no na pewno dwa w miarę większe baniaki i coś powyżej. Więc myślę, że jest pole do rozwoju. Myślę, że fish room jeszcze długo będzie się rozwijał. No, zobaczymy jak to będzie. Bo czasy ciężkie się robią. W najgorszym wypadku będę hodował ryby jaskiniowe, bo one nie potrzebują prądu. Nie muszę ogrzewać, nie muszę świecić, wystarczy karma, a jedzą wszystko, nawet własne odchody, więc to, że tak powiem, super ekonomiczna ryba jest. Wow, to by niezłe było w takim dwumetrowym akwarium zrobić jaskinie im, żeby tutaj sobie pływały. No, będę kończył, moi drodzy. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
na 14 października. Myślę, że jest progres. W ostatnim odcinku mówiłem wam, że właśnie chcę dokonać takich, a nie innych zmian. Udało się wszystko zrobić. Nie wszystko wyszło tak jak trzeba z tym rozmnażaniem, no ale mimo wszystko jakieś tam ryby są. Chciałbym jeszcze raz rozmnożyć te kiryśniki, żeby zrobić to na tyle poprawnie, żeby odchów tego na rybku był duży. Ale tak po prawdzie dla moich potrzeb to co uciekło mi tam do akwarium z lurkami, plus to co jest w tym małej kostce, jak mówię, tam jest około 10, nie wiem co z nich przeżyję, bo takie są powiedziałbym, ale może jednak, a ja tak jak mówiłem, chcę maksimum dodatkowo jeszcze 5 ryb, no bo obecnie mam 7, no to miałbym 12 i to by mi stykło na ten baniak. Ewentualnie mógłbym się zastanowić jeszcze nad albo jakimś jednym dużym zbrajasem i myślałem o kolfiodonie, ale to muszę się pozbyć do końca tych nie kiryśników, tylko ancistrusów. No i oczywiście te konsaczowate, ale to najpierw muszę głupiki poprzenosić. To chwilę też zajmie, no ale plany są. Dziękuję za te porady, jeżeli chodzi o konsaczowate, na pewno się przydadzą. Właśnie o takie duże mi chodzi ryby, żeby trochę tego konsacza było widać. No i cóż, to tyle na dzisiaj, pozdrawiam was serdecznie i zapraszam na kolejny film. A kolejny film będzie z tej małej kostki tam u góry, tak jak wspominałem. No i cóż, na dziś to wszystko. Cześć!